Ochotnicza Straż Pożarna Koniec Pol II działa już od 100 lat. Po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła rozpoczęły się oficjalne obchody stulecia. Piękny jubileusz był w tym roku wyjątkowy. Po wielu latach oczekiwań udało się otworzyć nową remizę strażacką, która mieści się w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego. Obiekt powstał dzięki staraniom obecnych władz samorządowych. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Koniec Pola. Dziś oddajemy nowy budynek, budynek remizy OSP Koniec Pol 2, ale również jest to budynek nowego centrum społeczno-kulturalnego, centrum takiego prawdziwego zdarzenia. Koniec Pol zasługuje na taki budynek i bardzo, bardzo mocno był oczekiwany przez mieszkańców. Bardzo się cieszę, że przy dobrej współpracy pomiędzy samorządem Koniec Pola i samorządem naszym Województwa śląskiego udało się pozyskać bardzo dużą dotację, bo to 3 miliony złotych, prawie 3 miliony złotych, na właśnie ten piękny budynek, który za nami stoi. Droga do wybudowania nowoczesnego obiektu była bardzo długa i kręta. 15 lat temu została rozpoczęta budowa, zaniechana z niewiadomo jakich przyczyn. Dopiero w roku 2015 zaczęliśmy myśleć o to, żeby wykonać projekt tego. Do rewitalizacji, rozpocząć z, y, przygotowywanie wniosków. W 2017 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, y, no i fe, efekt jest dzisiaj. W, w miesiącu styczniu rozpoczęliśmy przekazanie budynku do terenu do budowy, a dzisiaj mamy oddanie. Niesamowita radość strażaków, mieszkańców moja To nie jest tylko remiza Ochotniczej Straży Pożarnej koniec Sport 2, ale część budynku jest przeznaczona pod centrum społeczno kulturalne który przeznaczone są sale wykładowe, są sale do ćwiczeń, czyli rozwój kultury w naszym mieście. Kapelan Straży Pożarnej miasta i gminy Koniecpol, ksiądz Marcin Malarecki, jest przekonany, że otwarcie budynku to świetna wiadomość dla lokalnej społeczności. Bardzo dobra inicjatywa podjęta przez pana burmistrza Ryszarda Sulige w zeszłym roku, gdzie też w styczniu, 10 stycznia była skopana pierwsza łopata. Efekt już widzimy, jaki jest. Po tych 14 latach ruiny, która straszyła to miejsce, strażacy, którzy w w naprawdę masakrycznych warunkach yy, musieli się przebierać, wyjeżdżać do wszelkich akcji. Yy, to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane, i które dziś widzimy, i jednocześnie stulecie Straży Ochotniczej, tutaj koniec Pol II, jest czymś bardzo wyjątkowym dla tej społeczności, bo oprócz tego, że strażacy służą dru drugiemu człowiekowi, jak yy, mówi ich zawołanie na chwałę Boga i ludziom na pożytek, ale jednocześnie też to będzie miejsce, gdzie społeczność Koniec Pola będzie mogła korzystać z kultury, bo jednocześnie będzie to centrum społeczno-kulturalne, gdzie wiele rzeczy będzie się mogło dziać, chociażby nawet i orkiestra Koniec Polska, chociażby i marzonetki, ale też i społeczność, która będzie korzystała z wszelkiego rodzaju warsztatów, koncertów, które tu będą się odbywać. Powstanie tej siedziby to w ogromnej mierze zasługa właśnie burmistrza Suligi i jego bliskiego otoczenia. To też zasługa również radnych Sejmiku Śląskiego, którzy zagłosowali za tym, by ten obiekt właśnie dostał dofinansowania. Szczególnie tutaj podziękowania dla pani radnej Marty Salwiera, która jest tutaj z nami od samego początku. Mieszkańcy są wdzięczni tym, którzy pomagają wszystkiego dobrego od nas strażaków i mieszkańców Koniec Pola. Jak widać samorządowcy potrafią ze sobą współpracować. My samorządowcy naprawdę potrafimy ze sobą współpracować na wszystkich szczeblach, począwszy nawet od sołtysów, przez wójtów, burmistrzów, starostów, po, po właśnie nasze, nasze województwo, samorząd województwa śląskiego. Tam gdzie jest potrzeba, my reagujemy Pan burmistrz również zwrócił się do mnie razem z panem prezesem Bogusławem Stolarskim, że jest taka potrzeba, jest problem do rozwiązania. Pomogłam pokierować się, gdzie trzeba tej pomocy poszukać. Dziś możemy wszyscy się cieszyć nie tylko z pięknego obiektu, ale również ze stulecia tej fantastycznej jednostki. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Marta Salwierak cieszy się, że koniec polu z roku na rok zmienia się na lepsze. Koniec pola, muszę przyznać, się bardzo mocno zmienił przez te ostatnie 4 lata. Bardzo dużo nowych inwestycji. W dużej mierze są to środki zewnętrzne, również właśnie nasze wojewódzkie środki, dysponowane środki unijne. Ja do koniec pola bardzo lubię przyjeżdżać, bo tutaj mamy bardzo, bardzo sympatycznych i bardzo gościnnych, otwartych ludzi. Jak tylko mam okazję, jak tylko są jakieś wydarzenia, w których mogę uczestniczyć, jestem zawsze i wspieram lokalną społeczność. Koniec polni rozwijałby się w takim tempie, gdyby nie mądry samorząd oraz organiczna praca wielu osób. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dla najbardziej zaangażowanych ludzi. Ci najaktywniejsi wreszcie będą mieli gdzie działać. Nowo wybudowane centrum społeczno-kulturalne daje wiele nowych możliwości. Sebastian Zielonka, Miejska TV.